8.25, doktor profesor Bogdan Szafrański jest przy telefonie, ekspert od spraw amerykańskich, od ekonomii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Stany Zjednoczone pod rządami Joe Bidena. Federalna rezerwa, czyli Fed, utrzymuje stopy procentowe. A jak wygląda sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych? No, może zacznę od dobrych wiadomości, przynajmniej dla inwestorów, ale to są w sumie jedyne. Indeksy giełdowe od początku roku rosną. Im bardziej technologiczny wskaźnik jak Nasdaq, on wzrósł o 20%, Standard & Poor's 500 18%, Dow Jones 15%, ale to dlatego, że właśnie Fed pompuje pieniądze i ujście tych pieniędzy właśnie na giełdzie się znajduje. Natomiast jak spojrzymy na inne dane, stopa bezrobocia wydawało się, że będzie niższa. Ona teraz kształtuje się na poziomie 5-9%, więc jest dość wysoka jak na amerykańskie standardy, gdy był początek 2020 roku, czyli jeszcze za prezydenta Trumpa, było 3,5%. No i mniej więcej do takiego celu przymierzał się Biden. Bezrobocie jest większe. Inflacja oficjalnie jest na poziomie 4%. No to jest właśnie polityka Fedu. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy jako taki, to on jest dość wysoki i ostatnie dane na ten rok, prognozy mówią, że będzie 6,6%, ale ubiegły rok to był spadek 3,5%, więc można powiedzieć, że w takim realnym ten realny wzrost jest około 1,5%, gdyby nie było tej zapaści ubiegłorocznej. No, najgorzej to jest jednak z długiem, bo on osiągnął 28,5 biliona dolarów. Jest to około 143% w stosunku do produktu krajowego brutto. To jest najwyższy poziom w historii. Po II wojnie światowej w 1945 roku około 114% był ten wskaźnik, czyli 143 to jest bardzo dużo. No i jak sobie chce radzić z tym długiem? Podnosząc podatki. Podnosząc podatki, Biden może zabić wzrost gospodarczy i gospodarkę jako taką, więc musi robić to ostrożnie i może się mu to nie udać, czyli dług będzie rósł dalej. Ale powiedzmy, że ta gospodarka amerykańska w jako takim stanie się utrzymuje, dlatego że olbrzymie pieniądze zostały w nią wpompowane i to nie te pieniądze wypracowane przez Amerykanów, ale te pieniądze wydrukowane przez Federalną Rezerwę. No tak, czyli ten dług urósł o około 6 bilionów dolarów w tym roku. No za czasów Trumpa, czyli mówimy o roku ubiegłym, o około 3 biliony dolarów. Także to jest sytuacja dla gospodarki bardzo niezdrowa. A oczywiście ten dług jest finansowany przede wszystkim przez ten tak zwany quantitative easing, zerowe stopy procentowe, no i dodruk pieniądza, pożyczanie od świata i od społeczeństwa, produkując obligacje skarbowe amerykańskie. Panie doktorze, z konieczności ta nasza rozmowa jest bardzo krótka, bo mamy ważne informacje z Kijowa, w którym jest Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Bogdan Szafrański był gościem Poranka Wnet, a teraz łączymy się z Kijowem. Pozdrawiam.